Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły w domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Z jednej strony wydaje się, że wszystko jest dobrze i mówimy sobie, jak to dobrze, że jest taka różnorodność. Różnorodność charakterów, różnorodność temperamentów, różnorodność ludzi. Jak to dobrze, że nie jesteśmy do siebie podobni, bo przecież tak dużo możemy sobie dać i ofiarować. Z drugiej zaś strony wydaje mi się, że kiedy przychodzi do jakiejś konfrontacji, to znowu jak to dobrze, żeby ona myślała tak, jak ja chcę. Jak to dobrze by było, żeby wszyscy mieli tak, jak ja chcę. Jakby to było wtedy pięknie, wtedy by świat po prostu, to już Królestwo Niebieskie było tu i teraz. Dlaczego on nie myśli, ona nie myśli jak ja? No to słuchajcie, to w końcu jak to jest? To dobrze, że jest różnorodnie? Czy niedobrze, że jest różnorodnie? Czy ta różnorodność to jest szansa? Czy to jest jakieś zagrożenie? No i tutaj niestety musicie sobie sami na to odpowiedzieć. Zadziwia mnie w dzisiejszym słowie właśnie ta różnorodność powołanych, różnorodność ich charakteru, to, co ich w jakiś sposób charakteryzuje, jakby jeden trochę nie przystaje do drugiego. Jeden wykształcony, drugi niewykształcony. Jeden jest w takim statusie, czy w statucie w jakiś sposób żonaty, ten nieżonaty i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko w jakiś sposób łączy Chrystus, mówiąc im, dając im jedno zadanie: idźcie i głoście Królestwo Niebieskie. Czy to byłaby wystarczająca rzecz, motyw do tego, żeby oni poszli i głosili? Myślę, że nie. Że najważniejsze w tym posłaniu jest to, kto ich posyła, kto ich jednoczy, kto staje między nimi, wśród nich, mimo że są tak różni i tak niepodobni do siebie, i tym, który je łączy, to oczywiście jest Chrystus. To ten Chrystus łączy nas, nasze różnorodności w zakonie. To jest ten Chrystus, który łączy nas w różnorodności Kościoła jako wspólnoty. To jest ten Chrystus obecny w waszych domach, w waszych rodzinach, który łączy was też w jedno. W sumie to nie wiem, kto miał lepiej, wy czy ja. A mówię tu o tym, że jak wstępowałem do zakonu, to ja totalnie nie wiedziałem, kogo ja tutaj spotkam.
Wy mieliście trochę lepiej chyba, bo wiedziały gały, co brały. No chyba, żeście nosili różowe okulary i że jakby nie dostrzegaliśmy jakiej słabości drugiej osoby, po prostu jest wyjątkowa, jest piękna, pozbawiona wszelkich wad. Nie? No i wiecie, że to prawda, ale nie do końca. Myśmy jak tutaj przyjechali, ja pamiętam te 30 lat temu, jak przekroczyłem furtę klasztoru, kiedy wysiadłem jednym z moich braci, jechaliśmy całą noc pociągiem z Jarosławia do Poznania, 12 godzin. Wysiadamy, idzie przed nami takich trzech gości. Jeden niesie pod pachą pierzynę, drugi jakąś poduchę, trzeci dźwiga na sobie jakieś ciężary. Mówię do Krzyśka, ty Krzychu, oni w tym samym kierunku co my. I dokładnie spotkaliśmy się przed furtą na Kościuszki 99. I to było niesamowite. Wsiadamy, 18 gości, ten po studiach, ten po maturze. Ten widać, że niepozbierany, z tym mogę się zaprzyjaźnić. Ten był w policji, ten przyjechał z Ukrainy i był w KGB. Sobie myślimy, no pięknie. Piękny cyrk. I my mamy zbudować tutaj jedność. Tak, mamy budować jedność. Tylko, że tą jedność buduje w nas Chrystus. To Jego osoba wszystkich nas jednoczy w Kościele. I wszyscy w tym Kościele mają swoje miejsce. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Bo to On jest tym, który nas zaprasza do wspólnoty. I wszyscy, jak jesteśmy w jednym Kościele, jak jesteśmy we wspólnocie zakonnej, czy w domach, które tworzycie, jedno ma nam przyświecać Chrystus i to, że my mamy stawać się wszyscy wobec wszystkich, wobec siebie, świadkami czynów, które czynił Jezus Chrystus. Zaczynając od czego? Od tego może, co jest właśnie w dzisiejszej Ewangelii tak mocno pokazane, że Chrystus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni. Ten moment współczucia, współodczuwania jest tym wszystkim, co może spowodować w nas jakąś taką chęć nie tylko do Chrystusa, ale do drugiego człowieka, aby faktycznie przynieść mu życie tak, jak Chrystus przynosi życie. I zobaczcie, tak naprawdę trzeba zacząć od tego, co mówił nam dzisiaj święty Paweł. Wszyscy, jak tu jesteśmy, jak jeden mąż i jedna żona. I proszę się nie buntować. Jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni. I tak jak wam powiedziałem na początku, Chrystus nie przychodzi do nas jako nagroda za nasze dobre postępowanie, że my jesteśmy tacy mili, tacy sympatyczni. No tylko czegoś od czasu do czasu, czegoś nam tam brakuje. No ale Panie Jezu, no przecież wiesz, że słabi jesteśmy. Jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni. I potrafimy wobec siebie nieźle nabroić. Ale właśnie w ten moment przychodzi Chrystus. Właśnie w to, co jest tym niepokojem, tą niezgodą, tym brakiem harmonii w nas. I tam nas zaczyna kochać. I tam objawia się Jego niesamowita, darmowa miłość wobec nas, wobec grzeszników i ludzi słabych. I tylko uznanie tego może nas prowadzić do tego, że innych będziemy umieli w tym Kościele przyjąć. Że również w tych wspólnotach, w środowiskach, w których żyjemy na co dzień, jesteśmy w stanie być wobec siebie współczujący i chętni do tego, żeby wspólnie objawiać nową rzeczywistość, rzeczywistość Królestwa Niebieskiego. W najgorszym miejscu mojego upadku, mojego grzechu, tam Chrystus spotyka mnie ze swoją miłością, żeby mnie już zacząć dźwigać. Wybaczcie mi, bo nie pamiętam imienia tej świętej, ale kiedyś słyszałem opowieść piękną i w sumie istota mi została, a nawet nie jak ona miała na imię, ale mówiła, nie wiem, czy to nie była święta Teresa, ona mówiła tak, że jak każdy człowiek przychodzi
do Chrystusa, wyznając Mu swoje grzechy, kiedy klęka przed konfesjonałem, przed kapłanem, który nie siedzi tam w swoim imieniu, ale w imieniu Jezusa Chrystusa, to miała mieć taką wizję, że jeśli tam klękasz, to już Chrystus, nawet kiedy Ty jeszcze nie zacząłeś wyznawać swoich grzechów, On już Cię łapie, bierze Cię pod ręce, rzuca się jakby w Ciebie i już chce Cię podnosić. Bo chce Ci zawsze pokazać, jak jesteś piękny i wyjątkowy. I zadziwia mnie w tej dzisiejszej Ewangelii jeszcze jedna rzecz. To Bóg powołuje. Jak chce, kiedy chce i kogo chce. I znowu, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. To jest wybór Boga, na który możemy się obruszyć, bo zobaczcie, czytamy w jakiś sposób tutaj, każdy z nich jest wybrany, każdy z nich jest powołany, nawet Judasz. Nawet Judasz, ten, który mówi nam bardzo mocno, ta Ewangelia, święty Mateusz, czy wszyscy inni ewangeliści, ten, który go zdradził. Tylko uwaga, Judasz nie był powołany przez Jezusa do tego, aby go zdradził. Nie został powołany do tego, że miał dokonać tej zdrady, ale miał poznać miłość. On miał wejść w miłość Boga do człowieka. To miał poznać, do tego został powołany, a nie do zdrady. Stanie się zdrajcą. Oczywiście, że stanie się zdrajcą, gdyż pozostając wolny, sam wybierze zdradę. Ale został powołany przez Boga do całkiem innej rzeczywistości. I wybaczcie mi, bo nie wiem, czy to jest prawda, ale słyszałem od jednego z moich braci, który studiował historię sztuki, jest artystą. I kiedyś opowiadał nam o obrazie Leonarda da Vinci, Ostatnia wieczerza. I opowiadając o tym obrazie, opowiadał nam historię tych wszystkich modeli, bo na tym obrazie wszystkie te twarze to są realne twarze, niewymyślone twarze. Leonardo brał do swojej pracowni, czy miał brać do swojej pracowni bardzo realnych, obecnych ludzi tamtego czasu i malować ich twarze, w których odkrywał twarze apostołów. I miał znaleźć model, nazwijmy sobie tak, twarz do twarzy Jezusa Chrystusa i namalował twarz Jezusa Chrystusa jako jedną z pierwszych. Później kolejnych apostołów, aż w końcu został mu ostatni akt namalowania tego obrazu, który miał być Judasz. I długo nie mógł znaleźć osoby, która mogłaby mieć w sobie, czy nosić w sobie twarz zdrajcy i Judasza. Kiedyś przyszedł do jakiejś podejrzanej knajpy, karczmy, takich jak mówią, no, zabitej dechami, takiej mordowni po prostu. My sobie nie możemy tego oczywiście wyobrazić, bo u nas tutaj w Poznaniu czegoś takiego nie ma. Jednak jest. No, ja tam nie wiem. No w każdym bądź razie miał przyjść do tej mordowni i zobaczyć człowieka, którym odkrył, że ta twarz, to oblicze, te oczy, jakieś takie pozbawione blasku, chęci, światła, życia. Człowieka, który myśli, że już jest przegrany, zawołał go do siebie i mówi: weź mnie tutaj, pozuj trochę, ja cię namaluję, dam ci tam parę groszy i sobie pójdziesz. I ten mój brat mówił, że jakieś jego było zdziwienie, jak zaczął malować twarz Judasza i po paru pociągnięciach pędzla zobaczył, że to jest ten sam człowiek, który wiele lat wcześniej pozował mu do twarzy Jezusa. Wiecie co? Może ta opowieść o tych wybranych dzisiaj jest różnie z opowieścią o nas. I może nie uciekajmy też od tego. Ale przyjmijmy z pokorą i prośmy Jezusa, żeby wszedł w to. Nigdy nam nie pozwolił w jakiś sposób stać się antyobrazem Jego samego.
żebyśmy mając ten wolny wybór, zawsze wybierali życie i prawdę. Żeby w nas nie doszło do takiego przetworzenia się z dziecka światłości w dziecko ciemności. Bo myślę, że ta Ewangelia też jest do odczytania na tym poziomie. Każdy z nas jest odblaskiem Boga samego, ale każdy z nas również nosi w sobie tą wolność, decyzję wyboru tego, kim chce się stać i do kogo chce się upodobnić. Dziękujemy, Panie, że nas wybrałeś do tego Kościoła, do tej wspólnoty, w różnorodności, którą stanowimy. Dziękujemy, że Ty jesteś z nami tutaj i łączy nas Twoja osoba i Twoje życie, i Twoje wartości, i spraw, aby nic i nikt i nigdy nas tej drogi z tego świata nie wyrwało i aby nikt z nas powołany do życia nie stał się tym, który to życie straci.